ponad półmiliardowy budżet z zaplanowanym 46-milionowym deficytem. Taki projekt dotyczący przyszłorocznych finansów miasta w piątek przedstawił dziennikarzom prezydent Czesław Renkiewicz, któremu towarzyszył w spotkaniu z mediami skarbnik miasta Wiesław Stelmach. Dochody miasta według obliczeń miejskich finansistów wzrosną o nieco ponad 22 miliony złotych, ale wzrosną również wydatki. Z miejskiej kasy wydane zostanie o około 17 milionów więcej niż w 2018 roku. Nadwyżka operacyjna, czyli różnica pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi, to ponad 20 milionów złotych. Brakujące do pełni szczęścia i spokoju 46 milionów zabezpieczy kredyt bankowy i nieco ponad milion złotych, tak zwanych wolnych środków. Na miejskie dochody składają się pieniądze pochodzące z kilku źródeł. Wszelkiego rodzaju subwencje przynoszą miejskiej kasie prawie 1/4 rocznych wpływów. Sama subwencja oświatowa to blisko 98 milionów złotych. Tyle, że na oświatę i wychowanie miasto musi wydać znacznie więcej. Po połączeniu wydatków bieżących i majątkowych wydatki oświatowe to prawie 170 milionów. Prawie 170 milionów. 100 milionowej subwencji. O. I to jest, jeżeli ktoś pyta, ile wy dokładacie do oświaty? No to tyle dokładam. Na dochody miasta składają się również udziały w PIT i CIT, opłaty i podatki lokalne, dotacje i dochody własne. Zdaniem Czesława Renkiewicza budujące jest to, że rosną dochody z PIT. Świadczy to o większych dochodach mieszkańców miasta. Poza oświatą najpoważniejsze wydatki to rodzina, pomoc społeczna, gospodarka komunalna. Na piątym miejscu administracja publiczna, która pochłania nieco ponad 5% budżetu. Miasto wciąż inwestuje i w 2019 roku ponad 141 milionów złotych pochłoną właśnie inwestycje. Twarde dane jednak są optymistyczne. Wskaźnik spłaty zobowiązań według wyliczeń ratusza na koniec przyszłego roku budżetowego ma wynieść nieco ponad połowę dopuszczalnego, stanowiącego próg bezpieczeństwa.